Znajdujemy się w przepięknym kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana na Starym Mieście w Düsseldorfie, który to kościół był miejscem koncertu poświęconego Solidarności z Wolną Ukrainą. Koncert był koncertem charytatywnym i Instytut Polski w Düsseldorfie łącznie z parafią Kościoła Świętego Maksymiliana zorganizował tenże koncert po to, aby zebrać środki na pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Ten koncert wpisuje się w szereg inicjatyw Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, inicjatyw mających na celu organizację zarówno tego rodzaju spotkań o charakterze charytatywnym, jak też spotkań naukowych, politycznych, społecznych, które mają na celu zaznajomienie Niemców z niezwykle dramatyczną sytuacją Ukrainy, Ukraińców, po to, aby Niemcy otworzyli nie tylko swoje portfele dla Ukrainy, ale także, a może przede wszystkim, otworzyli swoje serca, swoje umysły, abyśmy wspólnie, Polacy, Niemcy i Ukraińcy, obronili nie tylko wolną Ukrainę, ale przede wszystkim wolną Europę, dlatego że moskiewska barbaria na pewno nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli udałoby jej się Ukrainę złamać. Póki wolna Polska, póki wolni Polacy, póki możemy my o sobie powiedzieć, jeszcze Polska nie zginęła, tak samo możemy powiedzieć słowami hymnu ukraińskiego: Szcze nie wmerła Ukraina.